przygotowania do zlotu zaczęte od śniadania i kawy. I kawy. Darek też bojowo nastawiony na poszukiwania. Leszek ogóreczki ze sobą przywiózł, smakuje. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy film to nasza podróż do miejscowości Murzynno na Kujawach. To właśnie w tej miejscowości Stowarzyszenie Archeologiczno-Historyczne Bractwo zorganizowało zlot dla poszukiwaczy i umożliwiło nam poszukiwania w miejscu, miejscowości, gdzie odkryto wiele ciekawych przedmiotów z okresu wpływu rzymskiego. Podczas naszych poszukiwań z wykrywaczem metali udało odkryć się sporo monet z okresu rzymskich, zapinki, ozdoby, jak również nie tylko. Co się okazuje, w tym miejscu została znaleziona szpila z epoki brązu. Nasza kamera nagrała całe wydobycie tej szpili, jak również wiele innych ciekawych znalezisk. Dzisiejszy film to nie tylko poszukiwania z wykrywaczem metali, ale też dobry humor i miło spędzony czas wśród detektorystów, którzy przybyli do Murzynna z całego kraju. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia filmu. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Tam za nami trwa już odprawa do poszukiwań. My przygotowujemy swoje sprzęty. No i ruszamy na poszukiwania. A ja na dzisiejszych poszukiwaniach będę używał wykrywacza metali Xpedeus 2, ProPointera, no i oczywiście Diggera, który pomoże mi podkopywać dołeczki. Nasze bliźniacze łopaty też gotowe do wyjścia w teren. Dotarliśmy do miejsca poszukiwań. Wszyscy odpalają wykrywacze i każdy liczy na swój złoty strzał. Jak wyniki? Wyniki? Na razie słabo, ale dążymy do tego, żeby było trochę więcej. Nie, wychodzi coś tam, nie? Ale jesteśmy zadowoleni jak najbardziej. Tak. Jesteśmy zadowoleni. Oby więcej, sygnały fajne tutaj od samego początku. Też super. Pierwsze minuty poszukiwania, Ewelinka już tutaj szaleje. Powiedzmy. A oto moje znajdki. Współczesne. 5 groszy, 1 grosik. 2 feningi, 5 feningów, 2 złote PRL i jeszcze nie wiem, takie dwie małe monetki. Po oczyszczeniu zobaczymy, co to jest. Także nie jest źle. Śmigać można dalej. Podejdziemy jeszcze do Leszka, zobaczymy co Leszek znalazł. Nie wiem, coś pisze, czy to jest 3, czy to 5 jest. W penisie. 5 feningów, tak? Albo 3. 3, no. Bo ja mam 5. 3 feniki? Mhm. Takie były kiedyś. Bo ja mam 5 i moja 5 jest mniejsza. Ale w końcu masz. Nie tylko zło. Ale to złoto jest. Tutaj szczęśliwy znalazca zapinki z okresu wpływu rzymskich i kompletna jeszcze, zobaczcie, ze szpilą, także gratuluję. No, to jest robota. Przy czerwonym czerniku, widzę czerwony czernik, machaj, gdzie stoi? Przy szosie. No teraz bardziej w prawo przy szosie. Machamy czapką. My tu cieszymy się feningami, a kolega znalazł skądś się sary. Aplikacja prawdopodobnie złoto, raczej na 99 pozłacane, także pozłacany element. Także jakaś nabijeczka, twarz Rzymianina albo Rzymianinki, kwestia jak sobie to zinterpretuje. Można powiedzieć, że to moja podobizna kiedyś. Także gratulujemy. Co to za znajdka? Niesamowita znajdka, to tylko na Kujawach jest możliwe. Spójrzcie na to jeszcze raz, jakaś pozłacana aplikacja, piękna nabijka, prawdopodobnie okres rzymski. Tak prezentuje się druga strona, widać elementy mocowania, natomiast robi to niesamowitą
niesamowite wrażenie. Popatrzcie. Jakie wrażenia w ogóle? Ręce mi się trzęsą. Ręce mi się trzęsą. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się w ogóle. To mój ogólnie taki najlepszy fant wyciągnięty ogólnie za mojej kadencji z ziemi. A teraz będziecie świadkami wyciągania na żywo monety z bryłki. Jest. Ciężko powiedzieć na pierwszy rzut oka, co to za moneta, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. No i jest jedno z ciekawszych znalezisk na tym polu. No oczywiście Kujawy, oczywiście Murzynno, no to co może być? Może być epoka wpływów rzymskich, ale nie tylko. Ktoś trafił bardzo ciekawą szpilę lub jakąś tam ozdobę z brązu. Także za chwilkę podejdziemy i pokażę wam, jak ona wygląda, jak się prezentuje w ziemi. Gotowa czy przygotowana do wyciągnięcia przez archeologa. Mógłby mnie kopać w ogóle. Bardzo ciekawe znalezisko, oznaczone i gotowe do eksploracji szpila. Zobaczcie, podejdziemy na żywo i zobaczycie, jak ona sobie leży w ziemi. Piękna szpila z brązu. Co tam trafiłeś, Andrzeju? Jest ten moment, jest ta chwila. Jest o jednak szpila. No. Normalnie odkrywca znalezisko, kurde, pójdzie. Niesamowite. Tylko trafiona, nie? Tu jest lekko. Jest widać, że jest uszkodzenie, nie? Dokładnie jest fotkę. Piękna. Dziękuję. Chwila dla reporterów. O, teraz, nie? Piękna. Jeszcze pan tak leci, bo zasłania. Już. Nie, zaś tam. Ładnie w całości. Ja pidole ty. No i została wyciągnięta z ziemi ta szpila. Archeolog tutaj prezentuje, w jaki sposób ona była przypięta do ubrań. Jest to szpila z epoki brązu. Jak? Dużo emocji, dużo. Jak na grzybach. Dużo. Też złoto, jak kolega wcześniej? Nie, jakieś takie główienko. Dobre i główienko. Sygnały są. Dużo. Nie, rozciągnięte. Zobacz. A, to już denet chyba, tak? Tak? Piękny rzymek. Piękna moneta rzymska. Chodzimy z pola. Ewelinka trochę chociaż znalazła. Ja musiałem się delektować widokiem znalezisk innych osób, bo na tym polu nie miałem farta. Ale tutaj, nawiązując do tego, co mówiła Ewelinka, idziemy na papu, idziemy coś zjeść, odpocząć. No i organizatorzy przewidzieli też sesji popołudniowej poszukiwania
na drugim polu. Także trzeba zmiana miejscowa, także trzeba być wypoczętym, sprzęty podładować, głowę sobie zrobić i liczyć na większe szczęście niż na tym polu. Bloki będziesz te robił? Bloki? No wiesz, głowę sobie zrobić. Nie no, wiesz, pozytywne nastawienie, o to mi chodziło. A loki? Nie mam na czym, bo głowa usieje. Dotarliśmy już na drugie pole. Pole też jest przygotowane do poszukiwań na dzisiejszy zlot. Jest to pole kilkuhektarowe. No i oczywiście też się tutaj spodziewamy bardzo ciekawych i cennych historycznie znalezisk. I przede wszystkim nas, mnie i Ewelinkę, która tutaj już dziubie jakieś sygnały, to interesuje. Co tam, kochanie, znalazłaś? Na parsteczek. No widzisz? Kawałek. Także pierwszy sygnał. I już pierwsze znajdki. Zapowiada się ciekawie. Szukaj monet rzymskich, a nie napadków. Szukam, nawet się modliłam i nie wiem, czy coś wyjdzie z tego. Amen. Ktoś dotarł, chciał iść na skróty, natomiast zeszło mu dłużej. Maleństwo zasnęło. Ale bunkę trzyma twardo. Spało maleństwo. Tak. To jest te pole, jakbyś pytał, nie? Na te właściwe dotarłeś. Gdzie wszyscy już sobie tam kopią na górze i na dole przed rozlewiskiem. Zasnął z powrotem mały. Chodź. Ewelinka znalazła kawałek naparstka, a ja znalazłem tak zwaną łódkę. Wsuwanych tu było 5 naboi, a później magazynek był wsuwany do karabinu i te naboje były pobierane i wystrzeliwane, a pozostałością właśnie tego wszystkiego jest tak zwana łódka wykonana z mosiądzu. A obok łódki leżała moneta niemiecka, cynkowa, ale w bardzo złym stanie zachowania. Ciężko jest odczytać nominał, jak i rok wydania tej monety. Kolejnym moim znaleziskiem jest taka klamerka od szelek. Nawet jeszcze się otwiera. Ma tutaj jakieś literki, liczby. Na szczęście, jak każda inna. Piękne guziczki. Piękne guziczki, dwa. Zaraz wyciągniemy drugą kamerę i zrobimy zbliżenie, żebyście zobaczyli pruski rangowy i pruski wojskowy ogólny. Zadowolony? Oczywiście, że tak. Taki wynalazek to jest dobry. Jestem zadowolony. Happy. Jest i obiecane zbliżenie. Spójrzcie na te dwa guziki pruskie. Także zostały tutaj na polu zgubione. Też pewnie około 150 lat temu. Spójrzcie, na jakim pięknym wyniesieniu jesteśmy. Tam na dole, na dołku był ciek wodny, a tu jest mój Krzyś. Co tam masz? Monety, ale destrukt. Czyli ciężko mi powiedzieć, co to jest. Zobaczcie, jest no gdzieś tam pługiem dostała, albo w jakiś inny sposób została zniszczona. Ciężko mi określić, co to jest. No, nawet po doczyszczeniu pewnie nie będzie wiadomo, co to za moneta. Niestety, tak też bywa, ponieważ ziemia robi swoje. Ząb czasu ugryzł tą monetę. Piękny stan monety 10-felingowej. Rzadko się taka zdarza na polach górnych. Rewers troszkę w gorszym stanie, ale po oczyszczeniu pewnie będzie ciekawszy. I na tym zakończyliśmy poszukiwania na drugim polu. Wracamy na tarczy, bo słabo było. Na tym polu słabo, natomiast to też nie o to chodzi. I chyba bardziej powinniśmy podziękować organizatorom, że nas zaprosili na poszukiwania w słynnym Murzynie, gdzie
jest zagłębie celtyckie i rzymskie, natomiast tam się nie udało znaleźć, ale inni mieli takie szczęście. Także tutaj nie chodzi o to, kto co znalazł, tylko kto jak spędził dzień. A my spędziliśmy bardzo miło. Bardzo miło, także przyjemnie. Wracamy jeszcze dzisiaj, jest w związku z naszym zlotem przewidziany grill. Tak jest. Grill, także spędzimy też impreza. Tutaj. A impreza, tak po tańcówka. Oczywiście żartuję, spędzimy tutaj jeszcze jedną noc, no bo tak zaplanowaliśmy. Dla nas to też jest jakiś wyjazd i traktujemy to jako formę zakończenia lata i miło spędzimy ten czas. A ten posiłek będzie na bogato, bo kiełbasy i karkówki jest wszelkiej maści. Teraz czekamy, aż wszyscy przyjdą z pola i zaczniemy popołudniową biesiadę. W międzyczasie zostały wręczone nagrody za najlepsze znaleziska. Przemierzaj za, gwiazdy. Za szpilę. Tutaj za tą głowę rzymską. Głowę złacaną. Za? A kolega za nagrodę. Kolega za nic. W miejscowości, gdzie jest zlot, był też zamek krzyżacki, który był tutaj postawiony na przełomie XIII-XIV wieku. No idziemy zobaczyć pozostałości po tym zamku. Jest tutaj duża fosa i jakaś duża studnia, także z czystej ciekawości zajrzyjmy. Co byś chciała zobaczyć w tym miejscu? Co bym chciała zobaczyć? Może czego bym nie chciała zobaczyć? Za skrońca. Idziemy nasypem, bo poniżej jest pozostałość fosy, która okolała zamek. Tutaj stał ten zamek, ale niestety teren jest mocno zarośnięty, także nic tutaj już nie zobaczymy. Oprócz cegieł i jakichś starych elementów metalowych. Ale tutaj jest zejście i można zejść do środka fosy. No dosyć wysoko ta fosa stała. Tutaj dokładnie widać zarys tej fosy, a tam u góry stoją chłopacy. O, zobaczcie, a teraz idziemy sobie kawałek tą fosą. Być może kamera też odda ten klimat, który tutaj jest, który ja odczuwam. A tutaj była studnia. Pozostałości tej studni są tutaj w tych oto krzaczkach. Ona sięgała kilka metrów wstecz. Tutaj lokalne stowarzyszenie już wcześniej ją odkopało kilka lat temu, natomiast jest teraz obecnie dalej zasypana. Także możemy też wejść sobie na sam środek tej studni, gdzie kiedyś była woda i pobierano ją wiaderkami. A dzisiaj jest po prostu to zasypane i zarośnięte. Było fajnie, było bardzo miło. Pochodziliśmy trochę, bolą nas nogi, bolą nas ręce. Nakopali. Trochę. Było miło, ale szybko się skończyło, bo co miłe, szybko się kończy. Także zlot uważamy, że za bardzo udany. Tak jest. Zwinęliśmy się i wracamy do domu. Jeszcze pojedziemy zawieźć mojego tatę i odbierzemy nasze dzieciątko. Tymczasem co? Jedziemy. Ale ruszamy. Jeszcze będzie. Przyjechaliśmy po Hanie. Cycek się cieszy, że mama wróciła. Cześć, kochana.
Mama skarbów nakopała, wiesz? Wiesz? Czy nie, ale wiesz? Teraz mam też coś. Też coś znalazłaś? Co znalazłaś? Idziemy do babci jeszcze na chwilę, tak? Chodź po bluzę. A mamo, my się pół. A przytulasek dla tatusia? Dla tatusia przytulasek, szybko. Jaka ona brudna! Ty też kopałaś, Hania? Też byłaś na poszukiwaniach? Ty jesteś gorzej brudna niż my. Nie. Pasy zapięte. I go. I go, do domku. Go, go, go. Pomachaj. Idę spać. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.